Dzień dobry ze schroniska Murowaniec. Dawno mnie tutaj nie było, ale jakoś się wyjątkowo nie składało. A jak się zaczęło składać, to benzyna zaczęła kosztować 8 zł i zaczęło się robić chuj drogo. Plan na dzisiaj. Zawrat, potem kierunek Kozi Wierch i zejście przez Granaty, czyli odcinek Olej Perci. Plan miał zostać wykonany w zeszłym roku, ale się nie udało. Więc zobaczymy, czy w tym roku się uda. Za mną czarny staw gąsienicowy, chyba najczęściej ogrywane miejsce na tym kanale. Ale do rzeczy, stąd na zawrat jest 2 godziny, monotonne 2 godziny, a potem w lewo zwrot i kierunek na mały Kozi Wierch, duży Kozi Wierch i zobaczymy, czy starczy czasu, żeby jeszcze wejść na Granaty i potem z Granatów z powrotem w kierunku Murowańca. Taka pętla na dzisiaj jest planowana. Panie Marcinie, może pan skomentuje rzeczywistość? Na razie nie jest najgorzej. Trochę pod górę, ale najgorsze przed nami. Powiedział facet, któremu wykipiało czoło. Tutaj jakby ktoś chciał wiedzieć, albo jakby ktoś oglądał film z zeszłego roku, chociaż dobrze wiem, że nikt nie oglądał, to tu jest odbicie na szlak żółty, który potem idzie na szlak zielony, no i skręca w kierunku Granatów. W tym roku idziemy szlakiem niebieskim na zawrat i w tym momencie właśnie jest to rozstanie szlaku. Ale powiem wam, że takie wejście w sumie już letnie to jest tak komfortowe w porównaniu z zimą, co tu się dzieje. Nie powiem, że spacerek, bo jednak daje, nie? Zawsze to wysokość, odległość. Ale zimą tutaj jest naprawdę wycieńczająco. A latem jest no tak, jak powinno być. No idziesz pod górę, drzesz, ale jakoś to jest. No i dużo szybciej niż zimą, to bez dwóch zdań. Targanie tym żlebem zimą czasu schodzi. Latem po łańcucha dużo szybciej się nabiera wysokości. No i mamy cel. Dobry? Wykrzyczę głośno, co mam w sobie. Nie zatrzymam mnie już nic, choćbym wątpił, pójdę.
idę dalej, nie odnajdzie mnie już nikt. Wykrzyczę głośno, co mam w sobie, nie zatrzyma mnie już nic. Choćbym wątpił, pójdę dalej, nie odnajdzie mnie już nic. Kiedy myślę o dniach wyczerpanych jak ten, wieczorem w moich palcach blado gaśnie skręt. Zamykam oczy, by zobrazować lęk. Potem tłamszy go w dłoniach, splatam w pęk. Zapalniczki żar przystarcza go. Zapomniany, nieistotny prochu stos. Ręką zmiatam go pod dywanu kant. I już dobrze wiem, strach to tylko żart. Raz, dwa, trzy! Wykrzyczę głośno, co mam w sobie, nie zatrzyma mnie już nic. Choćbym wątpił, pójdę dalej, nie odnajdzie mnie już nikt. Wykrzyczę głośno, co mam w sobie, nie zatrzyma mnie już nic. Choćbym wątpił, pójdę dalej, nie odnajdzie mnie już nic. Słuchajcie, jest tu taki jeden moment, co no generalnie można by jakiś szpej zimowy mieć. Tu jest taki język śnieżny. Kolega tu raczki ubiera. No bo ślisko i można polecieć tam. Co generalnie może stanowić mało przyjemną sytuację. No i elegancko. Wow. Gdy ktoś mówi ci, że życie traci swój sens, że za banknot jesteś w stanie rzeki zmienić wiek, zamknij zanim żyje, wypij wina łych, aż w ten blady świt padniesz gdzieś na twarz i uniesiesz się ten kolejny raz. Lecz nie wierząc już żadne z jego zmyślnych garstw, będziesz wolny już. Złamiesz w sobie lęk, złapiesz szydła wiary i uniesiesz się. Nóżkę, rączkę. Wykrzyczę głośno, co mam w sobie, nie zatrzyma mnie już nic. Choćbym wątpił, pójdę dalej, nie odnajdzie mnie już nic. Wykrzyczę głośno, co mam w sobie, nie zatrzyma mnie już nic. Choćbym wątpił, pójdę dalej, nie odnajdzie mnie już nic. Wykrzyczę głośno, co mam w sobie, nie zatrzyma mnie już nic. Choćbym wątpił, pójdę dalej, nie odnajdzie mnie już nikt. Wykrzyczę głośno, co mam w sobie, nie zatrzyma mnie już nic. Choćbym wątpił, pójdę dalej, nie odnajdzie mnie już nic. Nie! Zejścia zwyczajowo nie filmuję, bo już zwykle na to brakuje sił. Nie dotarliśmy do Granatów, bo w sumie stwierdziliśmy, że byliśmy tam w zeszłym roku. Schodzimy żlebień Kulczyńskiego w dół, potem czarny staw gąsienicowy, Murowaniec i Zakopane. Jak dotrwaliście do końca, to dziękuję. Trzymajcie się, cześć. Hej.